Siemano, z tej strony Jacylinio i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinku z kariery Travisa Bickla. Szybko terminarz i mecz, bo to jest najważniejsze. Przegraliśmy z Tottenhamem 2-1 po bramce Insa. Potem Manchester City 4-2, kolejna porażka. Wystawiłem tutaj Nugena Bargesa. Barges tutaj właśnie już wam pokazuje się. Właśnie to jest on. Ma dobry raport, jest dobry. Się rozwija ciągle. To będzie nasza przyszłość. Musi tylko być trochę szybszy i będzie jeszcze lepiej. No dobra. Tutaj 4-2 z Boltonem. Dwie bramki Beneta, Wawrzyńczyk i Morrison. Dnipro, wygraliśmy pierwszy mecz 2-1 po bramce Redmonda i Fiero. Wilki 2-0. Zarąbisty mecz Beta 8-50. Graliśmy w osłabieniu w czwartej minucie. Lawton dostał czerwoną kartkę. Idiota, że tak się wyrażę. Ale mimo to Wilki nam nie zagroziły i Holt Ince dali nam 3 punkty. No i dzisiaj Dnipro na wyjeździe gramy, będzie ciężki mecz. To jest na Ukrainie, bardzo daleko. Nie wiem jak to będzie. Z kim oni ostatnio grali? Twente w Lidze Europejskiej, bo nie ma Ligi Ukraińskiej włączonej. A jak Ateny przegrali. Teraz się zastanowić. Ince. Może Gary Mackay-Steven wejdzie. Zrobimy totalny, że tak powiem, renament. Wawrzyńczok. Dawaj. To twoja szansa. I takim składem zagramy, trochę eksperymentalnym. Aczkolwiek myślę, że będzie dobrze. Bronimy jednobramkowej zaliczki. Ale musimy strzelić bramkę na wyjeździe, wtedy będzie łatwiej o awans. Mamy problemy z obrońcami, ponieważ Danny Bed jest zmęczony i nie mamy tak naprawdę zmienników. Ayala nie jest zgłoszony do rozgrywek. Dobra, zagramy takim ustawieniem. Koset, który ma problemy ostatnio ze strzelaniem bramek. Wawrzyńczok, Gary Mackay-Steven, Bennett, Musil Pogba, Izaguirre, Basong, Bed, Lawton i Rudy. Pokażę wam jak się rozwijają nasi środkowi pomocnicy, bo warto obejrzeć. Musil aczkolwiek słabo trochę gra, tylko jedna asysta. Ale i tak jestem z niego zadowolony, dużo roboty odwala. I gra w kadrze, to jest najważniejsze. A Pogba, 4 asysty, 3 bramki. Pamiętacie jedną jak uderzył, pokazywałem wam ją. Dobra, przechodzimy do meczu. Myślę, że będzie wszystko dobrze. No to konoplanka, ścisłe krycie, zawsze. Tutaj trzeba pressing. Konoplankę trzeba jeszcze, słabsza noga. On jest bardzo mocnym piłkarzem na Euro 2012, pamiętam jego grę. Wspaniale grał. Niestety Ukraina nie wyszła z grupy. Kibicowałem Ukraińcom, bo Polakom nie ma co kibicować. Wiem, że trochę dziwnie to brzmi, ale Polacy zawsze się napalają, że a dojdziemy do półfinału, ta na mistrza Euro, a potem zawsze jest tak samo. Kończy się porażką w fazie grupowej, dlatego nie kibicuję naszej reprezentacji. Dobra, rozmowa motywacyjna. Powiem im, nie odpuszczajcie. Koset się zdenerwował. Wierzę w wasze umiejętności. I zaraz rozpoczniemy spektakl. Dobra. Będzie git. Damy im teraz standardową. O nie, damy kontrolę. Piłka, szybkie centry. Szersze pole gry. Myślę, że to wystarczy. Tak, to wystarczy. Więc rozpoczynamy spotkanie na Arena Dnipro, która zresztą była areną, na której grali na Euro 2012. Teraz Bennett. Pierwsza akcja. Ale blisko było. Koset niestety był za bardzo zasłonięty. Wawrzyńczok przewrócił się. Chciał symulować faul. Niestety kartki tamten nie dostał. Dobra, 16 minuta meczu. Czas działa na naszą korzyść, dopóki
Mamy bilans bramkowy z pierwszego spotkania 2 do 1. W następnym spotkaniu zagramy raczej na Bayer Leverkusen, bo wygrali pierwszy mecz chyba 2-0. Ale Musil. Lowton. Gary Mackay Steven. 1 do 0. Dobrze, bramka strzelona na wyjeździe liczy się podwójnie. Tak, takie powiedzonko. Lowton pięknie podał na wolne pole, aczkolwiek numer 44, jakiś Feder, coś tam całkowicie źle ustawi się w polu karnym. Jeszcze Musi komuś tam przywalił, albo coś w tym stylu. Dobra, 1 do 0. Teraz szybko Kalinić. Kryty przez Basong, to był Basong z numerem 5? Tak. Janza. I 1 do 1? Nie. Mamy szczęście, teraz Bennett. Bennett. Dobra, bramkarz wybija piłkę niecelnie. Konoplanka. O, dobrze. I teraz Musil. Pięknie. Gary Mackay Steven, to co mówiłem, Musil bardzo dużo robi. I teraz Pogba, Musil. Musil, Koset. Izaguir, Koset. Ach. Niestety ma pecha ten chłopak ostatnio. Po wejściu Smoka, jakie zanotował w naszym klubie, teraz zaczął mniej strzelać. Aczkolwiek muszę być z niego zadowolony. Wiecie co, ja mam pomysł. Damy taktykę. Taktykę damy, żeby klasyczna dziesiątka. Wawrzyńczok, myślę, że w tej roli będzie grał bardzo ciekawie, ponieważ jest uzdolniony. A Kosedę damy jako cofnięty napastnik, a nie odgrywający. I zobaczymy, co teraz pokaże. Trzeba zmylić przeciwnika. Gary Mackay Steven, to był... Dobrze wyczułem, żeby go wystawić, bo strzelił bramkę. Aczkolwiek ciągle podaje pod nogi. Tak myślałem właśnie. Więcej akcji jest prawą stroną. A jeszcze jest napisane, nie daje z siebie wszystkiego. No to ciekawe. Asertywnie wszystko wygląda dobrze. Wierzę w was. O kurde, źle zrobiłem, źle nacisłem. Oj, niedobrze. Będzie problem. Dobra. Gramy dalej kontrolą. Mamy dwie bramki przewagi. Jest dobrze, póki co. Teraz tą drugą połowę przetrwać. O, pierwsza akcja, co się nigdy tak naprawdę nie uda. Izaguir. Szkoda, że to się nigdy nie udaje. Wawrzyńczok. Spadła mu wytrzymałość. Kondycja znaczy się, bo został poturbowany niestety. Szczerze nie zauważyłem, żeby on tam coś zrobił ciekawego. Musisz się wnerwił. Ojo, Basong. I będzie teraz 1-1. Nie, Rudy obronił. Nie wiem jakim cudem. I teraz robimy zmiany. Basong dostał urazu, więc wystawimy Scotta Bargesa. Tutaj Danny Bed też zmęczony. Martin Musil musi zejść, koniecznie. Tutaj wejdzie Bradley Johnson. I teraz dylemat, co zrobić, czy Pogba, czy Wawrzyńczok. Myślę jednak, że wystawić Morrisona będzie trzeba. To będzie dobry pomysł. Wiem, mogę wystawić Turnera, ale coś czuję, że Barges dobrze zagra. Takie mam przeczucie, więc zaufam temu przeczuciu. Ale widzę, zrobiła się walka na polu boiska. I teraz Konoplanka uderza. Piłka mu zeszła na lewą stronę. Musil dobre spotkanie rozegrał, tylko potem się wnerwił. No i nagle mu kondycja o 20 wzrosła. No i to mnie takie coś denerwuje. Dobra, Basong, oby to był krótki uraz. Myślę, że krótki, bo mógł jeszcze grać. Więc nie można panikować. Janza podaje. Barges, piękny. Piękna gra głową tego pana. Koset, Johnson. Teraz ruszają kanarki. Bennett, Morrison. Jak on tego nie strzelił? To była seta. Jaka beznadzieja. To była piłka wystawiona na pustą bramkę, a on jeszcze nie trafił. Morrison. Podanie, Koset. Piłka odbija się od przeciwnika. Tak to by była bramka kolejna. Byłoby już 3-0. Izaguir. Bet. Myślałem, że będzie faul, bo on się zatrzymał, Bet.
Kolejna centra Emilio Izaguirre. Ale centralnie w bramkarza. Dobra, kwadrans do końca gry. Rudy wybija. Johnson, dobre wejście tego. Cosette. I kto strzela bramkę? Morrison w końcu strzelił, chociaż już powinno być 4-0. Tak naprawdę 3-0 już powinno być. Ale Cosette asystował bardzo dobrze, pan. Chociaż to, nie wiem, czy to będzie asysta, bo tam obrońca mu przeszkodził. Ale dobra. Najważniejsze jest to, że awansowaliśmy dalej. Chociaż skuteczność martwi. Pogba, Cosette, Johnson. Johnson bardzo dobre wejście. Aktywny. Morrison. Co zrobi Morrison? Cosette. No i czemu tam stoisz? Ja tego nie czaję. I teraz będzie kontra i 2-1. Bramka honorowa. Ta się tak Barges. Rudy. Wybija dobrze do Beneta, ale Benet tego nie przejął. I po co dwójką? I teraz będzie... Teraz to musi być gol, bo za długa akcja. A Boateng fauluje. Może będzie czerwona kartka? Nie. Nie ma nic. Rudy wybija na pałę, jak to ma w zwyczaju. I Lastówka łapie piłkę. Podaje do prawego obrońcy. Teraz Incom rusza. Morrison. Pokaż Morrison, dawaj, ruszaj. I podaj do Cosetta. Ach, to było jednak zbyt przewidywalne. Ale długa akcja. Ja nic nie zmieniałem w ustawieniach, dlatego mnie to dziwi. W końcu musi paść bramka. I co teraz? Nie ma bramki. Festiwal niewykorzystanych setek na tym meczu dzisiaj. Morrison jako miał setkę dzisiaj. Ci przeciwnicy właśnie też. Incom. I teraz Johnson, czemu ty to głową? Przecież ty to mogłeś wybić nogą bez problemu. Na pałę. No i bramkarz wybije piłkę z piątki. Dobra, ostatnia akcja tego meczu. Chyba zaraz sędzia przerwie spotkanie. Zakończy je gwizdkiem. Chociaż jeszcze nie poddają się Ukraińcy. Boateng. Czebereria, coś tam. I koniec meczu, wygrywamy 2-0. Mogło być wyżej. Lauton bohaterem spotkania. Widzę oceny dobre. Cosette niestety nie strzela, Wawrzyńczok też. Ale dobrą zmianę wprowadziłem. Chociaż Wawrzyńczok najważniejsze, że gra. Jednak miałem Morrisona od początku spotkania wystawić, że też mnie zawiódł. I Bradley Johnson asystował, no to dobre zmiany. Mogę być zadowolony i jestem zadowolony. Musi trochę skąpciłem tą rozmowę. Chociaż na napastników nie mogę być do końca zadowolony, ale powiem im, że jestem. Jestem bardzo... No i to nawet nie działa, bo oni sami wiedzą, co zrobili. Asertywnie. Dobra, pochwalę go. Tak to nie działa, widzę. No i bramkarz też, jestem bardzo zadowolony z niego. Musil teraz dopiero się zachwycił. Nie, zadowolony, to dobrze. No to dobry mecz, 2-0. Lauton asystował też. Norwich zdecydowana przewaga, 25 strzałów. Co? Arsenal 5-5. Anderlecht przerżno z Interem. O, zagram na Leverkusen. Ale 5-5, co za remis. Dobre spotkanie widzę. Zobaczmy sami, jak tu. Emanuelson, rzut karny w 8. Trzecia minuta, jakiś Szambonier. Zobaczmy go, może tutaj są dobrzy za. Jakiś hat-trick. Japończyk, Mike Havenar. Wygląda jak Europejczyk, może ma matkę Japonkę albo coś. Zobaczmy Hangeland, on grał w Fulham. Omer Toprak, on grał w Frankfurcie. Oxlade Chamberlain. Czekajcie, trzecia minuta. Szósta, ósma, trzynasta. To już było 4-1. Potem ten piłkarz strzelił hat-tricka. Jeszcze ten, Antal. To jeszcze Arsenal uratował remis. No ładnie. Tutaj Schalke zdecydowanie awansowało. Dynamo Kijów. Nie spodziewałem się. Myślałem, że Galatasaray. W rzeczywistości Drogba już przeszedł i Snyder. Szkoda mi tego piłkarza. Wolałbym go, żeby był dalej w Realu. Bo on kiedyś był w Realu z Ajaxu, ale go sprzedali do Interu. Szkoda. Lubię go. Bayern zniszczył Rapid Wiedeń. Frankfurt, Wierinia.
To jest ten, co jest w tego właśnie też w karierze Michaela Winda. Anderlecht. Patrzcie, wygrali w pierwszym meczu 2-1. 2-0 wygrali. A teraz widzę, przecież 3. Leverkusen. Kto to jest? Jakiś słabiak. Leverkusen będzie ciężko. Kadlec. O, Malaga. Mönchengladbach wygrało, ale zdecydowanie w pierwszym meczu. Roma, Rubin Kazań, PSV, Brito. Tego pana obserwuję. Jest dobry. Zdecydowanie. Rzuty karne 19. Valencia bez problemów, chociaż w pierwszym meczu było 0-0. Szachtar wygrał. No my jesteśmy którym? Jakim? Nie, Arsenal awansował z Anglii. Reading przegrało jednak ten mecz. Dobra. Obrońcą tytułu jest Galatasaray. Zauważyłem, Norwich zwycięża. Zarobiliśmy 173 tysiące, mało trochę. Tyle to ja dostaję za prawa do realizacji. Tutaj Etame. Etame. Nie no, bez żartu, że informacje. Co już przejął? Nie, bez menedżera. To czemu tam jest napisane, że on jest Kameruń. 10-12 dni, no pięknie. Asystent. On jest asystentem, już myślałem. Uff, a się wystraszyłem. Co? Rodgers. Rodgers ogląda Rudego i Beta. No, ciekawe. No i dobra. Następne spotkanie rozegramy na kogo? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, wypadałoby euro nagrać. Znowu mecz rewanżowy. Ale jak w pierwszym przerżniemy, to go nie nagram. To nagram coś innego. Dobra, więc miałem pokazać statystyki. W końcu je pokażę. Bo dwa odcinki zapominałem. Statystyki całkowite. Najwięcej meczy, bramkarz zdecydowanie. Ogólnie dużo zawodników gra. No z wyjątkami jest Ban. Ten Turas, co gra tam dopiero. Van, 3 mecze, 2 z ławki, 1 asysta. Barges, Surmen, nie wiem po co ja go trzymam. Tego nie wie nikt. Dobra, bramki, najwięcej bramek. Granthold 18, Morrison 11. Snodgrass na wypożyczeniu w Crystal Palace, który ma chyba 10 punktów straty do przedostatniego miejsca. Bradley Johnson, Gary Mackay, Steven, Cosette, Fiero. Dużo zawodników strzela i to jest najważniejsze. Nawet Wawrzyńczak strzela. Asysty, Fiero 9 asyst. Nie wiem jak on to robi. Mój ulubieniec z Monaco. Redmond 9, Ince 8. Ogólnie skrzydła bardzo dobre. Młode przede wszystkim. Szczególnie on, 20 lat. Elliot Bennett też walczy o pierwszy skład zdecydowanie, chociaż jest stary. Starszy, 26 lat. Potem Holt, Isaac Weir z Rożnych, Cosette, Pogba, Didak. Nie ma źle. Zawodnik meczu Bet 7 razy. Tu potem nasz Turek. Terrorysta chciałem powiedzieć. Egipcjanin nasz. Ramadan. Lowton, Bennett, Basong. Gra gorzej niż w tamtym roku. Tak mi się wydaje. Bo ma mniej zawodnika meczu. Chociaż 7,52. Podania tutaj. Isaac Weir. Wślizgi. Dryblingi. Tutaj nieciekawe to jest. Żółte kartki. Czerwone. Tutaj w końcu ktoś je dostał. Chociaż mnie to nie cieszy. Bet 7,54 i Basong. Czyszczą tyły. Pogba. Bardzo dobrze gra. Holt. Johnson. Redmond. Ayala. Wbrew pozorom. Lowton. Hawson. Ogólnie najgorzej u nas. Kto? Barges. Ban. Rudy. Wawrzyńczok. Poniżej. Ale nie ma źle. 6,90 to jest dobra ocena. Jestem zadowolony z gry naszego zespołu. O, Kamerun. Tam było napisane znowu ten błąd. Skórki. No i co? Mamy szóste miejsce póki co. City wygrało puchar z Tottenhamem. No, jak to teraz będzie? Wiadomości. Zasady. 20 milionów dostaniemy.
Pamiętacie, jak było w tamtym roku? Ze spadku jeszcze udało mi się awansować do pucharów. Teraz, mimo to, że zacząłem dobrze, to i tak jestem szósty. Nie wiem, jak to się dzieje tak dziwnie. Cztery zespoły awansują do Ligi Mistrzów. Cztery, więc sprawdźmy. Kto jest czwarty? Arsenal. No to podziękujemy. Szóste miejsce walczymy, utrzymać je musimy. Tutaj trzy słabe zespoły jakieś spadną. Mnie to nie interesuje, szczerze powiedziawszy. Championship. Aston Villa wróci. Burnley. West Ham tutaj, Birmingham, Cardiff. No właśnie, Crystal Palace, o którym wspominałem. Onaż był zawodnik. Już jest 2,5 miliona warty, ja go za 700 000 sprzedałem. No, super transfer, widzę, zrobiłem. A i miałem pokazać transfery. Transfery były ciekawe, chociaż w lato zawsze są droższe. No i tutaj Adam Maher z AZ Alkmaar, super piłkarz. Kto tutaj jeszcze? Gra przy Muliłach. Tadić, Borini, Torres, Pedro, Verratti, następca Pirlo. Nic, a potem już nic ciekawego, a ze stycznia. Ze stycznia, kto tutaj był? Coutinho do Barcelony. Zobaczmy, jak się rozwinął. No, się rozwinął znacznie. Jak Ozil z Realu. Izil, albo jak to tam, Persil, nie wiem. Jak to Szpakowski? O, Ezil. Jordi Buiz, kto to jest? Ale słabiak, znam lepszych. Dobra, nie będę innych pokazywał. No chyba, że mnie zaintryguje. Sereno jakiś. Ruben. Widzę, Benfica znowu się wzmacnia. Aubameyang odszedł z Manchesteru do PSG. Pejrze w zasadzie. Richards to samo. Adrian nie wypał. Gonalos. Golanos. Quentrao, jak to czyta. Znowu Szpak. Kowski. Diego Renan, nasz znajomy. Gerson, ja go obserwowałem. Ale nie był. Pomyślałem, że szkoda mi kasy na niego. W lato zaszalejemy znowu. Dobra. Jeszcze miałem sztab szkoleniowy pokazać. I to będzie wszystko. Sztab szkoleniowy. Kogo ja tu mam takiego? O, dyrektorów mam sporo. Dyrektor do spraw sportowych. Powiedzcie mi w ogóle, czy on jest mi potrzebny, bo umiejętności ma beznadziejne. Nie wiem, czy go w ogóle trzymać w klubie, czy mi się przyda na coś. Bo nigdy nie grałem w nie grałem innych karier w 13. Tylko tak o do jaj, to innym zespołem. Menedżer zespołu to... Asystenta mam Colina Calderwooda. On bodajże jest związany z Newcastle był kiedyś. Dobry jest. Nie mogę narzekać. Lee McCullough, McCullough. Ofensywę trenuje. Bobby Downs. Dobry trener, technika, zdecydowanie. Steve Rand, super trener. Taktyka, defensywa, ogólnie wspaniały trener. Nic tylko pozazdrościć. Mark Sertori, też dobry. Ludek Miklosko, Czech, bardzo dobry trener bramkarzy. Ten Finn, Jani Wiander, tak samo. Nie mogę narzekać. Scoutów mam też dobrych. 15-15. 16-16 tutaj. 18-18. Najlepszy Foster. I tutaj taki gość, więc jest dobrze. Fizjoterapeuta. No jak widzicie, mam dobry sztab szkoleniowy. Jeszcze spróbujemy przedłużyć ten. Siedziba zarządu. Interakcja z zarządem. Stadion. Może się uda. Rozbudowa. Jak nie ma. Dobra, ta prośba. I kicha. Dobra, więc w tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć.